Papua Nowa Gwinea, niezamożne państwo na Pacyfiku, należy do tych najmniej zbadanych i najbardziej różnorodnych etnicznie. Zapraszam do oglądania. Tereny obecnego państwa były w przeszłości kolonizowane przez Wielką Brytanię i Niemcy. Po II wojnie światowej Papua przypadła Australii. Niepodległość ogłoszono w 1975. Głową państwa jest brytyjski monarcha. Nienowoczesne rolnictwo zatrudnia większość Papuańczyków, jednak gospodarka kraju opiera się na surowcach. Eksportuje najczęściej gaz, złoto, rudę miedzi, surowe drewno i ropę naftową, głównie do Australii i Azji Wschodniej. Wymiana z Polską oscyluje w granicach kilku milionów dolarów. Pierwszym Europejczykiem, który zobaczył Papuę Nową Gwineę, był portugalski żeglarz Jorge de Meneses w 1522, który dla regionu użył nazwy Papua. Słowo z mowy malajskiej oznacza kędzierzawe włosy ich mieszkańców. Hiszpanie używali terminu Nowa Gwinea ze względu na podobieństwo okolicznych ludów do Afrykańczyków. Do drugiej połowy XIX wieku tereny te były słabo zbadane i niekolonizowane. Do ważnych badaczy z czasów kolonialnych warto zaliczyć Johna Moresby'ego, zajmującego się południowo-wschodnimi wybrzeżami, i antropologa z Rosji, Nikołaja Mikłucha Maklaja, żyjącego pośród tubylców i badających ich życie ze zwyczajami. Papuasi i Melanezyjczycy dzielą się na setki grup używających ponad 800 języków. To światowy rekord na jedno państwo. Na północ od Bougainville żyje mniejszość polinezyjska. Większość ludzi to chrześcijanie, jednak przywiązani także do wierzeń tubylczych. Zauważalną mniejszością religijną są wyznawcy bahaizmu, synkretycznej religii monoteistycznej z Bliskiego Wschodu. Ze względu na mnogość plemion i izolację, kultura Papui Nowej Gwinei jest zróżnicowana i oryginalna, o czym można się przekonać podczas festiwalu w Goroka, na który zjeżdża się wiele grup etnicznych prezentujących swoje nakrycia głowy, umalowania ciała czy broń. Mężczyźni z plemienia Asaro posiadają zwyczaj pokrywania skóry błotem i noszenia glinianych masek z muszlami i zębami świń. Bainingowie z Nowej Brytanii za młodu przechodzą rytuał tańca ognia, podczas którego przy akompaniamencie śpiewu starszych wzniecają deszcz iskier i stąpają po płomieniach. W całym kraju powszechne są kundu, bębny w kształcie klepsydry używane podczas uroczystości państwowych. Ludzkość zasiedliła Papuę Nową Gwineę już 50 tysięcy lat temu. Pierwsi osadnicy przybyli z Azji Południowo-Wschodniej. Zgodnie z genetykami byli silnie spokrewnieni z pierwszą grupą ludzi, która opuściła Afrykę, co tłumaczy kolor skóry Papuasów i Melanezyjczyków. Wyspa Papua należy do australijskiej krainy zoogeograficznej, przez co większość żyjących tam zwierząt to endemity. Najsłynniejsze stworzenia na wyspie to rajskie ptaki. Ich 41 gatunków charakteryzuje się kolorowym i zróżnicowanym upierzeniem. Spotykają się ze sobą tylko w okresie godów, kiedy najczęściej można zobaczyć, jak eksponują swoje upierzenie. Bogato ozdobione przez naturę są zazwyczaj samce. Dieta jest zróżnicowana, zależnie od gatunku. 68% roślin na Papui to endemity. Nie brak wśród nich drzew, namorzynów i roślin kwiecistych, jak storczyki, orchidee, begonie i rododendrony. Jeden z gatunków niewielkiego storczyka, Hymernocis papuana, opisali kilka lat temu polscy naukowcy. Z Papui Nowej Gwinei pochodzi aktor, który wcielił się w rolę piętaszka w ekranizacji Robinsona Crusoe z Piercem Brosnanem w roli głównej. William Takaku był także scenarzystą i kierownikiem Teatru Narodowego. Interior Nowej Gwinei jest prawie niezbadany, co powoduje doniesienia o kryptydach, zwierzętach jeszcze nie potwierdzonych przez naukę. Wedle tubylczych relacji, papuaską dżunglę mogą zamieszkiwać mezozoiczne istoty, takie jak dinozaury. Rau, mające żyć w okolicach rzeki Merauke, w swoim opisie posiadają cechy kilku różnych dinozaurów. Misjonarze na Nowej Brytanii zdobyli relacje o rupenach. Podobne do pterodaktyli stworzenia mają żyć w jaskiniach i polować nawet na ludzi. Diabelskie świnie swoim opisem odpowiadają zaś wymarłym torbaczom z rodzaju Palorchestes. Proszę pisać w komentarzach, jakie kraje pokazać w następnych odcinkach.